Witam, w dzisiejszym odcinku postaram się przekonać Was, że Naruto nie powinien wygrać z Painem. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy w ogóle Painu nie czują. Wiele razy gdzieś w swoich filmikach przytaczałem argument, że Naruto w walce z Painem powinien polec. Mówi o tym nie tylko różnica siły, ale też dużo ciekawych następstw wynikających z takiego obrotu zdarzeń. Przejdźmy jednak po każdym na spokojnie po kolei. Jeśli mowa o sile, to jej wzrost u Naruto jest bardzo kontrowersyjny, bo oczywiście zyskał go poprzez tryb mędrca w bardzo krótkim czasie, gdzie normalnie trzeba go trochę, by jakkolwiek go używać. Tymczasem on w kilka chwil opanował go do horrendalnie wysokiego poziomu względem jego mistrza. Bez tego nawet nie dorównywał swojemu mistrzowi z niepełnym Sage Modem i dwoma żabami, no bo co miał Naruto do tego czasu? Rasen Shurikena, którego niezbyt mógł używać. Nawet jednak z tym potężnym ninjutsu uważam, że siłą nie dorównywał Painowi. Jiraiya walcząc z Painem robił to z dwoma żabami, więc miał znacznie ciężej przeciwko sześciu przeciwnikom, a można uznać, że Nagato sterując Painem wykorzystał trochę siły na chociażby Shinra Tensei czy inne walki, zanim Naruto przybył na pole bitwy. Jednak w Naruto to zmęczenie jest często teorią i choć słowa mówią, no Nagato, ta technika kosztowała cię sporo wysiłku, czy samoplucie krwią, no to po samych ścieżkach nie było widać szczególnej różnicy w sile. Oczywiście nawet jak Naruto pojawił się w Konoszce, to miał wsparcie w postaci żab, a więc praktycznie miał kontrę na każdą ze ścieżek, ale walczył sam przeciwko najmocniejszej, którą była ścieżka z Yahiko. Opluciem totalnym było to, jak Naruto w sekundę rozwalił Shurado, pozbywając się najbardziej ofensywnej ścieżki, po to, by ta nie przeszkadzała w późniejszej walce. No nie powiecie mi, że to było jakieś takie fair zachowanie, jednym ciosem rozwalić tą ścieżkę. Ningendo mógł na spokojnie zostać zniszczony chroniąc inną ze ścieżek, bo najmniej się przydawał, jeśli chodzi o walkę. Przywołańcy Chikushodo miały tak naprawdę być kontrą dla ekipy Naruto, a więc uzasadnione było, że nawzajem się wykończyli, dzięki czemu starcie bywało coraz bardziej wyrównane. Przykro się jednak patrzyło, jak idzie to ścieżką typowo narutową, czyli że Pain ciągle tracił kolejne ścieżki, tymczasem Naruto co najwyżej pozornie coraz bardziej się męczył. Tak jakby efekt zaskoczenia działał tylko w jedną stronę. Jeśli przyjrzycie się całej tej walce, omijając warstwę fabularną, przestaje ona mieć jakikolwiek sens. Nagato czy też Pain stoją tam i czekają jak w starych Assassin's Creedach, żeby po prostu nacisnąć przycisk do kontry. Prawie że nie atakują, a jak już to solowo i raz po raz giną. Dopiero gdy zostaje na pokładzie Gakido i Tendo, Pain zaczyna rzeczywiście kontratakować ze skutkiem. W ciągu chwili pozbywa się praktycznie wszystkich sojuszników Naruto i gdy ma już go schwytanego, to Blondas robi psikusa ścieżce Gakido i zamienia go w żabi kamyczek. Okej, przyznaję, to było sprytne, ale zobaczcie ponownie na jednostronność tego sprytu. Zawsze jest po stronie protagonistów i ma potężny impact na przeciwnika. 5 na 6 są, można powiedzieć, zabici, tymczasem gdy to ścieżka z Yahiko wyrównuje siły, nikt poza Fukasaku nie ginie, a zostają po prostu pokonani. Już pomijając, że żaba nie byłaby w stanie zbyt dużo zrobić, by przechylić szale na korzyść Konohy, a później i tak zostanie wskrzeszony. I tak oto Naruto został przygwożdżony do ziemi, był bezbronny. Choć dużo szybciej powinien wylądować w takim stanie, to tutaj już Pain wygrał. No, oczywiście nie. Pada Hinata i wyznaje Naruto miłość, po czym zupełnie nic nie robi Painowi i dostaje bęcki. Okej, spłycam, ale patrzę na fakt, a nie na przedstawienie i ważność tej sceny. To nie tak, że nie podobała mi się ona. Po latach wciąż jest bardzo wzruszające, co tam się dzieje. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to zrobiła, pomimo że nie miała kompletnie żadnych szans, aby Painowi zrobić cokolwiek. Ale jeśli patrzeć chłodno kalkulacyjnie, to jedynym efektem było to, że Naruto się zdenerwował do tego stopnia, że obudził Kyubiego. Tak naprawdę do tego momentu ta walka była dla mnie ciekawa, a później wręcz przeciwnie, choć trzeba przyznać, że Pain radził sobie znakomicie przy tak potężnej sile, jaką miał Naruto z trybem Kurame, którego nie kontrolował. Chibaku Tensei już było na tyle mocarną techniką na tym etapie, że powinno wystarczyć, zresztą po wojnie Sasuke użył dosłownie tego samego na innych ogoniastych bestiach i to wystarczyło, więc ciężko tu mówić o potędze Kurame na tym etapie, gdzie był on dużo, dużo słabszy niż za czasów wojny, nie oszukujmy się.
Naruto tak to działa, czym później, tym mocniej. I tak oto Naruto użył siły ogoniastej, nie ponosząc konsekwencji, bo udało mu się dzięki temu wydostać, ale magicznie pojawił się Minato, który nie pozwolił mu użyć pełnej mocy Kuramy. Bez szwanku więc Naruto wydostał się z Shibaku Tensei, zanim Pain zdążył dołożyć kilka cegiełek, by go zamknąć i nie poniósł z tego żadnych konsekwencji, prawie jak Kaito, gdy potrącił babę na pasach. Czy tylko ja tutaj widzę mega fabularne faworyzowanie Konohy? Naginanie historii w taki sposób, by ona wygrała? I tak oto ścieżka Tendo potrafiła wytrzymać wiele ataków, które człowieka by zmiotły z planszy, zostałaby po nich tylko plama, a finalnie wystarczył zwykły Rasengan. Wybaczcie mi, ale czy stawiając się w kontrze do Konohy i niejako tłumacząc antagonistów, nie wydaje się wam to po prostu cholernie dziwne? Pokazywanie tego, że ludzie mają złą naturę w Naruto, jest dużo lepsze niż brak próby zrozumienia, dlaczego źli ludzie robią złe rzeczy w realu, ale w odróżnieniu do Naruto, życie to nie bajka i często i gęsto ci źli ludzie rozwijają skrzydła i robią masakry, tymczasem w Naruto niestety nie. I teraz domyślam się, że ktoś mi będzie chciał zarzucić, że nie rozumiem, co autor miał na myśli. Błąd. Doskonale wiem, że tak musiało się stać i to, że ścieżki Paina stały jak kołki, to równie dobrze można powiedzieć o reszcie Konohy, która nie pomagała zbytnio Naruto. Różnica jest jednak taka, że oni po prostu nie uczestniczyli w tej walce, a Pain tak, a mimo tego niejako czekał, aż zostanie pokonany. To, że Naruto wygra, było wiadomo od początku, nie wiadomo było jak, tylko że dało się to zrobić lepiej. I okej, zaraz ktoś powie, ej, tam wszystko da się zrobić zawsze jakoś lepiej, tylko że ja nie mówię tutaj o czymś znacznie innym, bo wizualnie czy jakościowo ta walka była naprawdę dobra. Cały arc był w kilku momentach chwytający za serce, tyle że znowu prawie wszystko, co przed tym arkiem, zostało oplute. Wystarczyło, że Naruto po użyciu Rasen Shurikena na Kakuzu, by poszedł na trening Senjutsu, zamiast czekać do śmierci Jirai i ogarnąć tryb mędrca w kilka chwil. Dało się to wydłużyć, nadać mu jakiś trud, pomiędzy dać zalążek możliwości w jakiejś walce, a nie nauczyć go wszystkiego w chwilę i dawać 30 asów w rękawie w jednej walce, ale tylko na korzyść Naruto, bo ścieżki Paina nie pokazały dużo więcej niż podczas walki z Jiraiyą. Oczywiście śmierć Naruto w tym momencie dla mnie byłaby mega zaskoczeniem i prawdopodobnie znienawidziłbym twórców w tamtym momencie, ale byłoby to tak dobrze, że raczej jest tego warte. Tym bardziej, że jak słusznie większość zauważa, po tym arku Naruto jakby traci na jakości, a wózek można by ciągnąć dalej, tworząc inny odpowiednik Boruto. Zresztą nie chodzi tu nawet o śmierć Naruto, a jakiś remis, przegraną, cokolwiek co mogłoby wskazywać, że ten świat nie jest tak mocno przechylony na stronę Konohy, no bo to nie jest tak, że dobro zawsze wygrywa. Zobaczmy na ten sam ark, ale walkę z kimś innym, z Kakashim. Przecież to była krótka walka, a nie miałbym się tam do czego przyczepić. Kakashi pokazał tam praktycznie wszystko, co mógł. Wykazał się inteligencją, sprytem, miał plan, ale poległ. Nie zdołał wygrać z potęgą, również jak Jiraiya. I ja się nie czułem oszukany, zawiedziony, że tak się stało. Było mi oczywiście szkoda obydwóch nauczycieli Naruto, bo ich uwielbiałem. Bardzo prawdopodobne, że w tamtym momencie wyłem jak bóbr, ale doskonale czułem, że obydwie strony tutaj wygrały. Zarówno Pain, który pokazał swoją wyższość, jak i Kakashi i Jiraiya, którzy dali z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. I żeby nie było, że stawiam się tylko negatywnie do Naruto i Konohy, ten ark uważam za wybitny, biorę wszystkie jego zalety i wady, a i tak uważam, że był fenomenalny, jednak trochę zbyt słabo zaplanowany, zbyt superbohaterski. Naprawdę ciekawie oglądało się, jak Naruto miał zryty beret po tym, jak się dowiedział, że Jiraiya nie żyje, albo to jak zobaczył, jak Pain niszczy Hinatę i on nic z tym zrobić nie może. Szkoda, że nie ma więcej takich jego porażek, które finalnie porażkami nie były, bo i tak większość takich rzeczy obracana jest w drugą stronę i zarówno Hinata, Żaba, jak i Kakashi przeżyli. Nie żałuję, lubię ich wszystkich, ale dużo bardziej doceniłbym ryzyko płynące z zakończenia czyjegoś życia, zamiast ciągnięcia go w nieskończoność i dawanie zawsze możliwości, by ten ktoś wrócił. Gra o Tron szokowała tym, że każdy tam mógł zginąć, choć też przesadziła w drugą stronę, bo później nie warto było się przywiązywać do nikogo. Tu mamy inną polaryzację, w której po kilku razach doskonale wiemy, że wszyscy protagoniści mogą wrócić w jakiś sposób w dowolnym momencie, a prawie w
wszyscy antagoniści są dobrzy, tylko im się stała krzywda, dlatego poszli ścieżką ciemności i nienawiści, ale nadal są ciepłymi ludźmi, których można przegadać. Ot takie moje przemyślenia, może coś wam dadzą. Dziękuję, dobranoc. A w sumie wrzucam ten filmik o 12, więc miłego dnia.